Podczas mojej nieobecności EA wypuściło bazę danych kart do EA FC, które już premierę ma w tym tygodniu. Tą grą oczywiście zajmiemy się już 20 września, tak jest. Wtedy zapraszam was na pierwszy stream z nowej edycji gry od EA. Natomiast dzisiaj zajmujemy się oczywiście budowaniem składów, bo to nas najbardziej na początku interesuje i dzisiaj weźmiemy na tapet sobie piłkarzy z Premier League. Przejrzymy sobie dzisiaj zarówno te tanie, jak i te droższe karty z Premier League, które mogą trafić do waszych początkowych składów w najnowszym EA FC. W tym odcinku będziemy poruszać się po pozycjach i zaczynamy od bramkarza. Tutaj mam do was jeden apel. Proszę, jak będziecie mieli pierwsze coinsy, nie wydawajcie ich na wysoko ocenionych bramkarzy. Wielu graczy popełnia dalej ten błąd, że kupuje bardzo wysoko ocenionych bramkarzy, ponieważ bramkarze z natury są zazwyczaj tańsi niż zawodnicy z pola, powiedzmy overallu 88, ale tak naprawdę nie było jeszcze żadnej FIFA, w której to wysoka ocena bramkarza świadczyłaby o jego wysokich umiejętnościach. Dlatego na tej grafice widzicie takich zawodników jak Nick Pope, Hugo Lloris i Mark Flecken. Naprawdę, nie wydawajcie kupy kasy. Ci zawodnicy mają overall maksymalnie 84 i naprawdę nie będą to drogie karty. Jeżeli chodzi o topkę, no to oczywiście najlepszym zestawieniem z tych bramkarzy będzie Nick Pope. 84 oceny ogólnej, bardzo fajnie wyglądająca karta, zważywszy na to, że on ma praktycznie 2 metry wzrostu. To jest naprawdę bardzo duży zasięg rąk u bramkarza i na samym początku gry, gdy ci napastnicy nie będą mieli jakiś nie wiadomo jakich statystyk w drużynach rywali, to oczywiście powinien sobie na spokojnie poradzić, a może być to najlepszy bramkarz w ogóle z Premier League, jaki będzie dostępny. Hugo Lloris, potężny downgrade, oczywiście tego zawodnika znamy w każdej FIFA, był naprawdę solidnym bramkarzem i teraz, mimo tego downgrade'u, według mnie to się za bardzo nie zmieni. 83 overalla to dalej jest grywalny bramkarz, spoko wzrost, sylwetkę, którą znamy, która zawsze działała, więc na pewno warto tego Llorisa docenić, bo pamiętajcie, że u bramkarzy to chyba tak naprawdę sylwetka jest najważniejsza, a niekoniecznie te statystyki. No i Mark Flecken, rzucam go tutaj jako tego najbardziej użytecznego trzeciego bramkarza z Premier League. 1,95 m wzrostu, Holendra, troszkę taki Edwin van der Sar w wersji baby, to takiej bardzo baby, takiej jeszcze nienarodzonej. Ale oczywiście jest 82, tak jak mówię, to nie jest overall, który porywa, ale nie ma sensu wydawać większej kwoty na bramkarzy. Ważne, by bramkarz miał wzrost i potrafił łapać piłki, czyli być po prostu kartą złotą, i to Flecken spełnia. A jak dodamy sobie fakt, że ma on prawie 2 metry wzrostu, będzie to bardzo, ale to bardzo dobry bramkarz. Przechodzimy teraz do środkowych obrońców i tutaj mam 3 kandydatury, z czego jedna według mnie będzie na początku gry dość droga. William Saliba, Manuel Akanji oraz oczywiście klasyk każdej FIFA na początku, czyli Joe Gomez. Więc zacznijmy od tej najdroższej według mnie karty, która na początku będzie kosztowała naprawdę krocie. William Saliba, nie zdziwię się, jeżeli cena za tego zawodnika będzie wynosiła w okolicach nawet może 50 tysięcy monet. No bo zobaczcie na jego statystyki, 82 tempa, 84 obrony, 82 fizyczności, 1,93 m wzrostu. Tak jak jest to świetny obrońca w rzeczywistości, tak samo tutaj będzie straszył w tych składach na początku tej gry. Myślę, że spokojnie na poziomie Presnela, Kimpembe ze swojego prime'u, czyli FIFA 22 i FIFA 23, jak najbardziej. Dodatkowo Francuz z Arsenalu będzie się fenomenalnie łączył, więc naprawdę, no tutaj mówimy o karcie, która powinna spełniać wszystkie oczekiwania bardzo dobrego, podstawowego środkowego obrońcy, myślę, że nawet do listopada, a może i troszkę dalej. Drugą kartą jest oczywiście Manuel Akanji, jeżeli chodzi o ten nasz środek obrony, i tutaj zastanawiałem się, czy może nie dać Joszko Guardiola, natomiast obawiam się, że wokół Chorwata może być troszkę tego sztucznego hype'u związanego z transferami i być może nawet dostanie kartę Once to Watch, więc na początku gry nie będzie go po prostu w paczkach, przez co ta jego cena będzie zawyżona albo w ogóle na rynku go nie będzie, więc stawiamy tutaj na Szwajcara. 82 overalla, 77 tempa, 83 defa, co warto wyróżnić u karty ocenionej tylko na 82 overalla, 1,87 m wzrostu. Bardzo fajna sylwetka i styl biegania mostly lengthy. To jest tylko coś, przed czym nie jestem do końca przekonany u środkowych obrońców. Dla sprecyzowania, powiedzmy, Saliba miał styl biegania lengthy, a Akanji już ma właśnie mostly lengthy, czyli schodzimy tutaj jedno pięterko w dół. Zobaczymy, jak te style biegania będą wpływały na zawodników. Natomiast jak najbardziej na sam start gry jest to karta świetna. Wydaje mi się, że jest
jest obowiązkiem do każdego startera właśnie z Premier League, bo Saliba będzie pewnie dużo droższy. No i jeżeli chodzi o tą opcję, według mnie najtańszą, oceniony na 79 overalla Joe Gomez, styl biegania również mostly lengthy, 82 tempa, 79 defa i 77 fizyczności, 1,88 m wzrostu, no i jak wiadomo, kozacka sylwetka, bo ten zawodnik w mecie jest praktycznie co roku. Co do jego ceny, raczej z tym overallem nie powinien dobijać takich cen, jak miało to miejsce w FIFA bodajże 21, 22 czy nawet 20, kiedy był oceniony dużo, dużo wyżej, bo bodajże na poziomie 81 czy 82, już teraz do końca nie pamiętam. Mniejsza o to, mówimy tutaj o wrześniu 2023 roku. No i ten Joe Gomez naprawdę wygląda bardzo solidnie, a przez to, że nie ma tej magicznej granicy spełnionej 80 overalla, to nie każdy gracz będzie patrzył na tą kartę przychylnie, przez co ta cena będzie na pewno niższa, a karta jest jak najbardziej na sam początek gry wartościowa i warto się jej przyjrzeć. Przechodzimy do lewych obrońców i tutaj naprawdę mamy do czynienia z nowymi nazwiskami w świecie Ultimate Team, takimi mało popularnymi, bo jak widzicie, znajduje się tutaj na tej mojej infografice Alex Moreno, Rico Henry, który już był użyteczny na początku FIFA 23, teraz wraca ze zdwojoną siłą, bo ma jeszcze lepsze statystyki, i młody lewy wahabowy z Tottenhamu, czyli Udogi. Tutaj nie będę za długo się rozgadywał, głównym kryterium na boku obrony musi być oczywiście tempo i jak sobie spojrzymy na tą bazę danych kart z Premier League na tej pozycji, to jest jedyna trójka, która ma tego tempa więcej niż 85, więc na samym początku w ogóle odradzałbym poszukiwania na lewą obronę właśnie z Premier League, bo tutaj po prostu jest średnio, to są naprawdę jedyne sensowne wybory na tą pozycję w tej lidze, lepiej już pokusić się o jakąś hybrydę, bo cała reszta przez to tempo jest nieużyteczna, więc ja już tutaj się nie rozgaduję, statystyki tych zawodników widzicie w tym momencie, myślę, że nie wygląda to jakoś niesamowicie, no ale z czegoś trzeba było wybrać. Czas przejść na drugą stronę boiska, czyli na prawą obronę, i tutaj mamy jednego pewniaka, który zawsze jest horrendalnie drogi, ale nie mogłem go tutaj w tym odcinku nie umieścić. Jest to Kyle Walker, którego cena pewnie będzie oczywiście zawrotna. Do tego jeszcze znajduje się tutaj Nelson Semedo oraz bardzo świeże nazwisko, jeżeli chodzi o Ultimate Team, bo jest tutaj również Malo Gusto, czyli francuski wahadłowy z Chelsea. Kryteria dosłownie te same. W tym roku jest bardzo mało zawodników na prawą obronę, którzy mają wysokie tempo, więc po prostu wybrałem tych najlepszych, ewentualnie jeszcze Kevin Mbabu mógłby gdzieś tutaj sobie zahaczyć o tą trójkę na tej pozycji, jeżeli chodzi o bycie w mecie gry. Jedyne, o czym warto powiedzieć, to o Kyle Walkerze, którego overall spadł o jeden. Nie wiem dlaczego, fakt, no nie był podstawowym zawodnikiem City w tylu meczach, ilu poprzednich latach, ale dalej ta karta wygląda niesamowicie i na pewno będzie bardzo droga, nawet do listopada, do samego końca listopada. Przechodzimy, moi drodzy, ciut wyżej, bo trafiamy do środka pola i tutaj jeden zawodnik, który jest walkoutem i na pewno nie będzie kartą tanią, ale widząc jego statystyki, musiałem go tutaj po prostu dodać, a mowa tutaj rzecz jasna o Sandro Tonali. 84 tempa, 74 strzelania i to jest jedyna statystyka na karcie, która jest poniżej 80 punktów, cała reszta wyglądająca absolutnie niesamowicie, dodając do tego jego tempo, pracowitości medium, high, 1,81 m wzrostu, naprawdę mówimy tutaj o ciemiężycielu na początek gry i jeżeli tylko traficie go w paczce albo go kupicie z rynku, to będzie naprawdę niesamowity. Ale spokojnie, przygotowałem też dwie tańsze alternatywy. Mowa tutaj o Joelintonie i o Moisesie Caicedo, czyli dwóch kartach, które raczej nie powinny być zbyt drogie. No może Caicedo ciut będzie zawyżony przez ten hype, jaki wokół tego zawodnika w rzeczywistości również jest. Aczkolwiek szczerze myślałem, że EA tutaj troszkę bardziej tą jego kartę podrasuje, jeżeli chodzi właśnie o Ekwadorczyka, no bo 74 tempa, 77 defa, 77 dryblingu i 74 fizyczności, no to nie wygląda najlepiej. Natomiast jeżeli chodzi o taką kartę stricte starterową, to jak najbardziej spełnia on wszystkie zadania. Jeżeli chcemy poczuć nieco więcej jakości za bardzo małą kwotę, no to polecam tego Joelintona. 82 overalla, 78 tempa, 82 dryblingu, 81 obrony i 88 fizyczności. To wygląda bardzo dobrze. Dodatkowo jako
jedyny z tej trójki ma styl biegania mostly lengthy, co może być zaletą, oczywiście nie musi, ale podejrzewam, że skoro Haaland jest na okładce, to lengthy w mecie będzie. Dodatkowo jest to Brazylijczyk, więc stosunkowo łatwo będzie go wrzucić do jakiejś hybrydy. A jeżeli chodzi o jeszcze jednego zawodnika, którego chciałbym tutaj wyróżnić, będzie to Mateusz Nunes. 83 tempa i całkiem nie najgorsza reszta statystyk jak na zawodnika ocenionego na 79 z Portugalii w środku pola. To naprawdę może się podobać i może być to jak najbardziej grywalna karta i bardzo dobra karta za bardzo małą cenę. Jeżeli chodzi o lewych skrzydłowych, to tutaj wybór w Premier League jest naprawdę bardzo potężny. Jednak ja zdecydowałem się na dwie karty, które mogą być dość drogie na samym początku gry i jedną taką, którą każdy spokojnie powinien móc kupić już w pierwszym nawet tygodniu może grania w nowy tytuł od EAFC. I nie przedłużając, jest tutaj Gabriel Martinelli, który zaliczył niesamowity upgrade. Karta oceniona na 84 i patrząc na te statystyki, jedyne co mogłoby nam nie grać, to jego sylwetka, bo jakoś ja nigdy tego Martinelliego nie potrafiłem poprawnie wykorzystywać w poprzednich edycjach gry, ale może teraz ta jego sylwetka nie będzie aż takim problemem. Pamiętam chociażby nawet tą kartę za Ligę Europy czy jego Totsa w tej ubiegłej FIFA i mi po prostu nim nie grało się dobrze, ale mam nadzieję, że wam będzie jak najbardziej na początku EAFC. Dodatkowo jeszcze jest Raheem Sterling. Oj, jak oni go zmasakrowali. Kto pamięta te czasy, kiedy Sterling miał 93 tempa na karcie, teraz 85, przez co ta jego cena nie będzie aż taka droga. Natomiast jeżeli chodzi o resztę statystyk, wygląda to całkiem nie najgorzej. No i dalej jednak jest to Raheem Sterling z unikalnym typem biegania, z unikalną sylwetką i to powinien być jak najbardziej dobry zawodnik na pierwsze tygodnie tej gry. Jeżeli zaś chodzi o ten trzeci, najtańszy wybór, tutaj opcji było naprawdę sporo. Mitoma, Barnes, te karty jak najbardziej wyglądają bardzo dobrze. Jednakże, jako że w tym odcinku też staram się znaleźć dla was jakieś perełki mniej znane, ja bym chciał tutaj wytypować Demaraya Greya, czyli absolutną legendę trybu kariery z FIFA poprzednich, który wreszcie doczekał się całkiem fajnej złotej karty jak na początek gry. 86 tempa, 4x4, 81 dryblingu. Myślę, że do połowy października jak najbardziej powinien sobie ten zawodnik radzić, ale tak jak mówię, nie zapominajmy o Mitomie, nie zapominajmy o Barnesie, bo oni jak najbardziej też na tym trzecim miejscu mogliby być. Druga strona boiska, prawe skrzydło, i tutaj aż tak kolorowo nie jest, ponieważ jak popatrzymy sobie na wszystkich zawodników dostępnych na tej pozycji, to mam wrażenie, że tutaj istnieje taki podział na karty totalnie drogie i na karty totalnie bezużyteczne, dlatego pośrodku jest bardzo, bardzo mało tych zawodników, którzy będą zarówno tani, jak i użyteczni, ale jako że nie boję się wyzwań, to jak najbardziej tego również się podjąłem i oto moje trzy typy kart, które naprawdę na tej pozycji mogą robić robotę. Pierwszy zawodnik będzie bardzo drogi, uwierzcie mi, jestem tego pewny, ale jest to swojego rodzaju legenda FIFA 23, więc nie mogłem go tutaj nie umieścić. Moussa Diaby, który w tym roku zamienił Bayer Leverkusen na Aston Villa. Francuz, 95 tempa, 86 dryblingu, troszkę bolą te trzy gwiazdki słabszej nogi, ale nadal. O mój Boże, jak ta karta będzie tańsza niż 100 tysięcy monet na samym początku gry, to będzie to naprawdę duży steal. Można go łatwo połączyć, bo jest on oczywiście z Francji, a wszyscy wiemy, że Francja ma najbardziej meta zawodników w grze, jeżeli chodzi o te wszystkie narodowości. No po prostu to jest Moussa Diaby, chyba każdy go pamięta z FIFA 23. Ale spokojnie, mam dwie tańsze alternatywy na tą pozycję. Jest to Leon Bailey, 79 overalla, 90 tempa, fajne uderzenie z dystansu i generalnie bardzo dobrze wyglądająca karta. Oraz zawodnik, co do którego nie wiem, czy nie dostanie przypadkiem Once to Watcha, więc nie jestem w stanie oszacować jego początkowej ceny w realiach Ultimate Team. A jest to oczywiście Mohamed Kudus, oceniony na 79, nowy transfer West Hamu, również 90 tempa, 84 dryblingu, bardzo fajna sylwetka, bardzo dobrze mi się grało wieloma kartami Kudusa w poprzedniej FIFA i w zbliżającym się EAFC może jak najbardziej być ciemiężycielem. Moi drodzy, zanim przejdziemy do napastników, mam do was jedno pytanie. Czy być może wy widzicie mnie w składzie twórców EAFC na polskim YouTubie, w waszych składach na ten najbliższy rok? Jeżeli tak, to nie zapomnijcie oczywiście dać łapkę w górę, jak i subskrypcję pod tym kanałem, a ja obiecam wam dostarczyć jak najlepszy content w zbliżającym się roku. I nie tylko, ja się stąd nigdzie nie ruszam. Jeżeli chodzi o napastników, to naprawdę w Premier League jest bardzo dobrze i wiele tych kart będzie bardzo drogich. Marcus Rashford na przykład, co prawda on nie ma zmiany
pozycji, no ale sami zobaczcie sobie na jego statystyki, jak ta karta wygląda. Jeżeli w grze go damy na napastnika, to będzie niesamowita, ale tak samo niesamowita będzie jego cena. To tak spokojnie 200 tysięcy może kosztować, więc jego sobie tutaj pominiemy. Tak samo jak Christophera Nkunku, którego kartę TOTS chyba każdy kojarzy z poprzedniej FIFA i był on naprawdę niesamowity, więc myślę, że tutaj też nie trzeba za dużo dodawać. No i nie będę nawet wspominał już o Haalandzie, prawda? On będzie kozakiem, jakich mało w tej grze. A my teraz skupmy się na tych nieco jednak tańszych alternatywach. I tutaj Cody Gakpo, mój pierwszy typ ze zmienioną pozycją w stosunku do poprzedniej edycji gry. Teraz ten zawodnik wylądował już na napacie, a nie na lewym skrzydle. 85 tempa, 82 strzelania, 84 dryblingu. Dość wysoki zawodnik, co może mieć znaczenie, jeżeli chodzi o nową metę gry, gdzie Haaland będzie pewnie królował. Dodatkowo 4 na 4 gwiazdki, co jest jak najbardziej wystarczające, nawet ciut więcej na ten sam początek gry, bo to są bardzo dobre właściwości tego zawodnika. Ciężko stwierdzić, ile będzie na początku kosztował, ale myślę, że warto będzie go kupić. Natomiast jeżeli chodzi o te najtańsze moje typy, to tutaj znajduje się Arnaud Danjuma oraz Alexander Isak. Danjuma, bardzo fajne tempo, dobre strzelanie i bardzo dobry dribbling. Też karta, która była znana z początku poprzedniej edycji gry. 4 na 4 gwiazdki, to będzie oczywiście robiło robotę w przypadku Holendra. No i właśnie, jest to Holender, więc też będzie go stosunkowo dobrze można połączyć w różnorakich hybrydach. No czego niestety nie będzie można powiedzieć o Aleksandrze Isaku. Jednakże tutaj mamy zawodnika z 5 gwiazdkami słabszej nogi, który ma 83 tempa, 81 strzelania, 84 dryblingu. Tak jak wspominałem, 5 gwiazdek słabszej nogi i 1,92 m wzrostu. To naprawdę może być przekozak, jakich mało, i warto będzie się nad nim zastanowić. Oczywiście, pamiętajcie, aby budując wasze składy początkowe, patrzeć też na to, co trafiacie i tym się głównie sugerować, bo to wam pozwoli zaoszczędzić całą masę końców. Ale tak oto wyglądały właśnie moje typy, jeżeli chodzi o najlepsze karty na danych pozycjach z Premier League na sam start tej gry. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, jeżeli tak, to pamiętajcie o łapce w górę, jak i subskrypcji, a my widzimy się już niedługo, bo 20 września na pierwszym streamie z EAFC. Trzymajcie się i cześć!